wiecie, co ta kawa oznacza? Że dzisiaj będzie strasznie i trudno, ponieważ zapomniałem o tym, że nie przeszedłem drugiej nocy w Five Nights at Freddy's Help Wanted w DLC z Halloween. Kiedy ostatnio sprawdzałem poziomy i widziałem na przykład, że mamy tutaj Danger, Keep Out, to zauważyłem, że mamy tutaj noc pierwszą, noc drugą i nie wiem dlaczego, ale doznałem jakiegoś dysonansu poznawczego. Mój mózg się wyłączył i pomyślał, hej, przeszedłeś na pewno ten drugi poziom. Na pewno tak było, ale tak oczywiście nie było. I dzisiaj musimy przejść poziom drugi i to, co kryje się za tym ekranem. To będzie prawdopodobnie już ostatni poziom, może to będzie jakiś ending, ale o tym się za niedługo przekonamy. I przy okazji pomyślałem, że fajnie byłoby nagrać dla was jakiś specjalny odcinek z tego FNAF-a w rozszerzonej rzeczywistości, ale jako taką ciekawostkę. Jeżeli chcecie, to dobijcie do 10 tysięcy w górę. Możecie zrobić to teraz, w tym momencie czekam. 3, 2, 1, zrobiliście to, to spoko, to ja zakładam headset i lecimy. O, przepraszam, że przerywam wam ten fantastyczny film, ale mam dla was bardzo ważną informację prosto z pola bitwy. Otóż właśnie zakupy w platformie Wargaming stały się prostsze. Nieważne, czy gracie w World of Warships, World of Tanks czy World of Warplanes, robiąc zakupy w sklepie Wargaming, możecie zapłacić przy pomocy Play. Jeżeli macie na przykład abonament, to możecie sobie to dopisać do rachunku, a jeżeli macie Play na kartę, to możecie sobie wykorzystać środki, które aktualnie macie na koncie. Na przykład, jeżeli mogłyby wam przepaść, albo nie macie co z nimi już zrobić, bo wszystko jest prawie już za darmo w tym świecie. Za wygrywanie, bo za wygrywanie czasami trzeba zapłacić. Ale mam nadzieję, że ta informacja będzie dla was przydatna, ja się w tym momencie odmeldowuję. Do zobaczenia na polu bitwy. No my jestem dzisiaj świetnie ustawiony. Mam nadzieję, że nie będzie przez to żadnych problemów technicznych. Poza tym, że oczywiście jak zwykle pomyliłem ręce, co się tutaj często zdarza, nie wiem dlaczego. No czasami się nawet wymieniają. Nic za mną nie ma ciekawego. Ej, to coś było. To coś było na pewno. Lecimy. Mam wrażenie, że będzie trochę cięższe niż ta pierwsza noc. Zostało mi 100% energii. Halo? 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 Wyłączył się. To jest podejrzane. I muszę jeszcze hard mode'a przejść, nie? Bo nie wiem dlaczego mi się nie odblokował hard mode. Dobra, tu się dzieją już dziwne rzeczy. Czy tak naprawdę to chyba kamera jest potrzebna głównie do tego? I chciałem tylko coś sprawdzić. Dobra, czyli ja go mogę cofać i to jest jedna rzecz, jaka jest mi teraz w tym momencie potrzebna. Kwestia tego, co robi pan Freddy w tym momencie. Czy pan Freddy jest jakoś agresywnie nastawiony do mnie, czy co? Bo reszta to wiadomo, tutaj będą, tutaj po prostu świecę i do widzenia. To mam nadzieję będzie wystarczające, żeby to przejść. Pamiętajmy też o tym, że mamy moc. To byłby dobry pomysł może, żeby dodać sobie troszkę energii. No, bo filtr jest w niefortunnym miejscu. Tutaj mam nadzieję, że nie będziesz mi przeszkadzał za bardzo. Ojej, już tu jest, już jest. Okej, dobra. Na styk udało się to fajnie zrobić. Tutaj się nasz kolega powoli wychyla. Powoli próbuje coś tam. Pięknie wyjdzie stąd, gnoj co mały. Tu się też pojawiła jedna. Ojej, nie zdążyłem, kurczę, chciałem to przeszkadzać jak najdłużej. No dobrze, to w takim razie ciśniemy znowu z tą energią. Ten profil będzie mi tutaj bardzo przeszkadzał, muszę go stąd natychmiast usunąć, ale to się tak łatwo nie uda. Mówiłem, że jestem świetnie ustawiony dzisiaj, nie? Ja tak bym się porozglądał właśnie za Freddy, nie? No bo Freddy mnie też ciekawi, bo wiadomo, że jego mechanika jest jak zwykle dla mnie zagadką. Wystarczyło poprosić, nie trzeba było walić w te drzwi, no ale widzę, że to nie będzie takie proste, zobaczcie. 3 razy użyłem i już muszę szybko to restartować. Czasami będę jednak uderzał tutaj, ale mam nadzieję, że jakoś to sobie jakoś tak spróbuję ogarnąć. Muszę sobie kupić ten profesjonalny mikrofon shotgun. I wtedy będzie wszystko jasne. Jakby był troszkę większy field of view, czyli taki normalny ludzki, to bym miał mniejsze problemy z zauważeniem na przykład. I dobra, ona już tu jest, to tu usyłasz od razu, tak rzucimy. Ten już też wychodzi. Tam nikogo nie ma? I naprawdę się boję Freddy'ego, że on zaraz zrobi coś głupiego. O! Może prawą ręką to będę robił. Chyba, że to też ma jakieś znaczenie. Bo nie, no Freddy'ego nie widziałem, tak? Freddy jest dla mnie teraz, tak jakby powiedzieć, problemem głównym. Tutaj myślałem, że ktoś stoi, ale nie. Ej, a za mną? Za mną jest czyściutko. Jest trzecia już. Czy tu? Czy tu jest... Cholera, no nie, dosyć źle dla mnie skończy, że tak będę się przyglądał nie temu, co mam się przyglądać. O, idzie, dobra. Się przygotujemy już na światełko. Tu jeszcze myślę chwilkę poczekamy, nie wiem jak długo trzeba czekać, może jeszcze chwilę poczekam. Tego jeszcze tutaj nie ma. Dobra, idzie Chica, do tego poświecę, mamy jeszcze 60%, więc zdążę Chicę stąd wyrzucić. Go zdążę stąd wyrzucić i uwaga, powolutku cyk. I udało się, super. Idzie mi dobrze na razie. Zobaczymy jak to będzie później. Na razie nie jest to zbyt problematyczne. Okej, okay, żyjemy dalej. Znowu idzie Chica?
Pali się aż do wyważania tych drzwi. Jednak ja jej na to nie pozwolę. Najchętniej to bym cały czas restartował to, ale nigdy nie wiadomo, gdzie się kolejni pojawią. Dobra, on się pojawia. Tu tylko szybkie upewnienie się, gdzie może być nasz króliczy przyjaciel. Nie ma go na razie, więc szybko sprawdzimy, co i jak. On tak powoli się wychyla stąd. Oj! O, mały wosa by wyszedł, widzieliście go? Dobra, tutaj cyk. Nie wiem, czy nie poczekam na Chikę jeszcze. Nie widzę jej co prawda tutaj. Nie widzę, nie słyszę, więc ryzyk fizyk. Cholera, wiem, co się jest. Chyba, że jak nie ma prądu, to Freddy się przemieszcza. A ja go dalej nie mogę zauważyć, bo kurde, nie widzę ich. No proszę szybciej, bo tam coś się zmieniło na tym. Co to jest? Co to jest? Ej, tam coś biło. Tam coś biło. On się cofnął tylko odrobinkę, nie? Zauważyliście to? Ej, to jest zadowolony, zaraz to przecież mi zabije, to jest piąta rano. Piąta rano, on mi zaraz zabije. 40% energii, proszę państwa, o spokój. Ja tu będę trzymał już rączkę. Zobaczenia. On mnie zabiją zaraz, naprawdę, to już jest koniec, to już mu koniec. 20%. Nie no, nie mam wyboru, muszę zresetować. Muszę zresetować, bo nie wiem, czy przypadkiem... A co jeżeli Fox ma takie super ulti? I on jest w stanie dużo zrobić. Naprawdę dużo. Ktoś idzie. Dobra. Tu. I mam nadzieję, że nikogo się zobaczy. Udało się, przyszedł. Przemek, tym wariatkowi wylądujesz, tak czuję. Nie no, fajnie, udało się, przeszliśmy tą noc. Teraz zobaczymy, czy to, co jest ostatnie, się odblokowało, czy nie. Na początek może prezent. Za moje starania. Znaczy nie było... Ja byłem nastawiony na to, że będzie o wiele ciężej. Chciałem zobaczyć jumpscare'a od Foxiego, ale no niestety nie zobaczyłem jego jumpscare'a, więc może zobaczymy, co tam się... O jest, noc trzecia, jest Freddy! No to czekałem. Trzeba po prostu go obserwować, patrzeć gdzie jest, a jako że będziemy musieli go obserwować, to wiecie co ja w tym momencie zrobię? Sobie troszkę poprawię tutaj co nieco w tym stanowisku. Popfiltr ogarnięty, więc tu mogę już się tym bawić, jak mi się tylko podoba. Zobaczmy, jest Freddy? Chcę coś sprawdzić. A, tutaj nie mogę im świecić, bo jeszcze ich obudzę. No bo już się wszyscy obudzili, dobra, czyli wiemy już, że Freddy tu jest. Ja nie pamiętam kompletnie nigdy w tych pierwszych FNAF-ach, jak działał Freddy. Chyba muszę się po prostu patrzeć na jego mordeczkę kochaną i przy okazji sprawdzać, czy Foxy przypadkiem nie postanowi stąd wyjść, bo Foxy go trzeba szybko chyba zabić. O, ruszył się. Czyli idzie teraz gdzieś tutaj pewnie. Tu czysto, tu czysto. Foxy jeszcze też luzik. Tu się już pojawił ktoś, kto się pali do roboty, ale to chyba nie jest Freddy, ale... Mogę się mylić. Nie wiem też, czy nie za wcześnie atakuje Foxiego. Nie wiem dlaczego, jak nie zauważa. Może za daleko za blisko stoi, czy coś? Tego nie wiem. Nikogo nie ma. Nie ma. Ktoś idzie. Okej, dobra. Idzie. Zrobimy tak, teraz tu. Czy tutaj gdzieś jest nasz kolega? Nie było go, więc może spróbujesz szybko to zrestartować i... Myślę, że jeżeli nikt tutaj nie przyjdzie nagle? Dobra, jesteśmy chyba bezpieczni. Cyk, cyk, jest tutaj, przyszedł do mnie. Super, to niestety ten restart... Moment. Foxy też, jeszcze Foxy, Bonnie też idzie. No dobra, cyk, 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 restart. Nie mam wyboru, nie no, trzeba restartować, bo ja nie wiem jeszcze, co Freddy bardzo zrobi złego. No bo zobaczcie, tutaj jest przejście zamknięte, więc Freddy wejść nie może, tak? Freddy wejść nie może. Może. Nie możesz, Freddy. Nie możesz wejść. Powiedzcie mi, że on jest tylko tutaj straszakiem, no. Nie może być inaczej. Bo jak? On jest już tu? Nie, to tylko... Nie. Moment, dobra. Ona już przyszła. Na niego jeszcze poczekam, bo chcę zobaczyć, co zrobi... Bo. Nie ma go? Mam 60%, więc na 3 uderzonka będzie. Dobra, on się zaraz też ruszy. Nie, on tu idzie. On tu idzie. On tu idzie. On tu jest. On tu idzie, on po prostu ma to w dupie, on tu idzie. Ojej! Co ja mam z nim zrobić? Już nie poświecę mu po twarzy, nie, o nie. O nie, ja już chyba wiem, o co mówię.
to coś dało? Tak, dało. Dobra, to coś dało. Coś. Pytanie tylko teraz, czy Foxy nie wyskoczy, ale raczej nie, bo go podświetliłem szybko. Albo to zatrzymuje go tylko na chwilę. Tak? To tylko go zatrzymuje na chwilę. Czemu nie działa? Aha. Aha. To tylko na chwilkę zatrzymuje. To już na tyle informacji, co mam, to powinienem go pokonać dosyć łatwo. Ej, co jest? Gdzie on jest? Gdzie oni wszyscy są? Ona to wiem, że tutaj jest. A ile to jeszcze wytrzyma? Dobra, jeszcze chwilę chyba to wytrzyma. Foxy? Foxy jest, dobra, 40%. Więc dobra, Foxy i... No i nie widzę po niego. Albo jest gdzieś niedaleko. Nie był on. Nie był on. Nie mógł być on. To jest chłopaczika. Zatrzymam tego i nie mam wyboru, muszę spróbować jeszcze raz. Czy to będzie on? Czy nie? Może tu przyjdzie Cika nagle, bo jest ciemno i szybko tu przybiegnie. Albo szybko przybiegnie Foxy. A tu cyk, spokój. Cyk, 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 cyk. Dobra, idzie Cika powoli, ale szukam przy okazji Dreadbera, nie widzę go nigdzie. Cika out. Ktoś jest już? Nie widzę nikogo, ale... Tu też nic, tu też nic. Tu nic? Co jest? Gdzie on jest? Co on jest blisko już? Dopiero czwarta. Dobra. Foxy out. Tego zatrzymuję i... nic. Nie mam wyboru, muszę go teraz zatrzymywać no stop. Co krok będę musiał go... no właśnie cykać. A też... Nie godno się odcyknąć. Nie no, nie ma go. Zgubił się gdzieś? Może go zbagowało? Zobaczcie, cały czas muszę go klikać. Już nie ma wyboru. Albo będę go klikał i zrobię szybki restart, albo... Jest po mnie, dobra. Jeszcze jest... Tak? Tak? Nie wiem. Czy to coś dało? Czy to coś dało? Bo zatrzymałem Cikę w innym miejscu. Kurde, szybciej, szybciej! Czas, błagam, czas! Jest, jest, jest. Udało się, aż Sima włączyłem. Wybaczcie, jak macie blura. Fuh, udało się, dobra. To było fantastyczne uczucie. Jedno z najlepszych, jakie w tej grze doświadczyłem, ponieważ faktycznie już zesrałem się, że nie uda się. Tak, to już było pewne, że nie uda. Mamy naszego magicznego przyjaciela. Kurde, to szpilą przy dziurawie zaraz. W ranco jedna. Keep in mind that this DLC pack is nothing more than a festive holiday themed add-on, to już się zaczęło. Which has absolutely no hidden intent or purpose. So have fun. Bo powiedziałem Elevenowi, że ej, u mnie nie ma hard moda. Mówi, że to chyba trzeba będzie kasety pozbierać z poprzedniej gry. Chyba faktycznie trzeba będzie pozbierać na jakimś może live'ie. Co wy na to? Dajcie mi dać komentarze pod filmem. Ja was tymczasem żegnam. Mam nadzieję, że się spodobało. Do zobaczenia i cześć.